Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzień przerwy wczoraj, ponieważ nie było tak naprawdę nic nowego. Może jedno SBC, które zrobiłem, paczkę już odebraną. Zobaczymy, co nowego dzisiaj dostaliśmy. Jest wspominkowy taraf, więc już jest lepiej niż było wczoraj. Jest cokolwiek, coś co powinno być cokolwiek podczas takiego eventu. Zobaczymy, jak ten taraf wygląda, a potem odbierzemy sobie darmową paczkę za 125 tysięcy zadań sezonowych, ale do tego pójdziemy sobie później. 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek, średnia niska pracowitość, co nie jest najlepsze, jak dobrze myślę, wiecie już. Ale karta jak najbardziej okej. Nie ma też nic może niesamowitego, dribbling ma bardzo, bardzo fajny oprócz zwinności. Wytrzymałość ma bardzo słabą, bo jest tylko 70, to jest naprawdę zła jak na kartę SPO. Tempo okej, strzały są również bardzo dobre, podania są okej. Benfica, więc liga portugalska. Zobaczmy, jaki koszt. Jeden zespół, tylko i wyłącznie jeden zespół, więc nie spodziewam się, szczerze mówiąc, większej oceny jak 84 plus jakiś inform. Dokładnie tak, jest skład ocenie 84, nawet jeszcze taniej, więc 84 bez żadnych informów. Wydaje mi się, że naprawdę jest to dobre SBC, nawet pod względem takim, że jeżeli nawet tej karty nie będziecie używać, to będziecie mogli sobie ją wrzucić do jakiegoś SBC. Nie mam pojęcia, po ile teraz chodzą 88, możemy sobie zobaczyć na przykład kartę Pique, za ile w tym momencie chodzi, chociaż wiadomo, to jest coś innego, bo to jest inne zgranie i tak dalej, ale zobaczymy Pique. Myślę, że około 30 paru tysięcy w tym momencie. Tak, nawet więcej, ale Pique jest bardzo dobre do zgrania, bo jest to środkowy obrońca. Hiszpania, więc idealna nacja do łączenia. Myślę, że około 30 tysięcy ośrodka ósemka najtańsza będzie w tym momencie chodziła. I to SBC będzie również mniej więcej w tej samej cenie, więc jak najbardziej na plus. Naprawdę jak najbardziej, jeżeli macie karty niewymienne 83, 84, to naprawdę polecam to zrobić, nawet jeżeli tej karty nie będziecie używali do jakiegoś SBC później, żeby tą kartę włożyć. Ale jak ktoś ma na przykład, nie wiem, Bolasiego, ma koronę z poprzednich SBC, to naprawdę ten skład może fajnie sobie zrobić do skład skillerów, tak? Bolasie 5x5, korona bodajże też 5x5. Tutaj mamy ta rapta 5 sztuczek, 4 słabsze, więc naprawdę ten skład może być fajny, jak ktoś umie skillować. Ale mówię, jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie bardziej by to była karta pod SBC. Ja też, szczerze mówiąc, to SBC wydaje mi się zrobię, bo się po prostu opłaca, żeby mieć kartę, żeby włożyć ją dalej do jakiegoś SBC. Co mamy jeszcze? Czy coś w ogóle jeszcze mamy? Na pewno mamy jakieś SBC. Jest Prima Prilis, jest brązowa paczka z piłkarzem, to już wiedziałem wcześniej, że wyjdzie. I ciekaw jestem, co tu będzie. Czy będzie coś dobrego w tym? Ogólna cena 60. Także ja to zrobię i za chwilkę sobie to otworzymy, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw, co jej nam przygotowało. I dobra, słuchajcie, mamy to zrobione. Nie zauważyłem wcześniej, że potrzeba dokładnie zgranie 33. Coś, czego do tej pory wydaje mi się w FIFA nie było, albo było raz, ale nie wiem, czy to była ta FIFA. Jest to coś bardzo fajnego i szczerze mówiąc, bardzo chciałbym, żeby robili coś takiego częściej, żeby te SBC naprawdę były troszeczkę trudniejsze. Przy wyższych overallach naprawdę byłoby to trudniejsze, przy różnych ligach, na przykład, nie wiem, 5 czy 6 narodowościach i tak dalej. Byłoby to naprawdę bardzo fajne. Wy jak tak zrobicie, jak ja zrobiłem w tym momencie, nie będziecie mieli tych 33 zgrania, bo ja mam wszystkich zawodników na pierwszym właścicielu, więc będziecie mieli prawdopodobnie 22 zgrania. Więc to każdy sam będzie sobie chciał zrobić z brązowych zawodników w klubie. Ja zgłaszam, jestem bardzo ciekaw, co tej paczce jest. Najlepszym żartem byłoby chyba to, jakby naprawdę była to brązowa paczka. Oprócz tego mamy jeszcze strój na Prima Prilis i tyle. Nie ma nowego SBC Foot, chyba 12 dzisiaj powinno być, nie wiem dlaczego. Ale okej, także przechodzimy do tego, do tej paczki brązowej. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co to będzie. I tak jak mówię, najlepszym żartem byłoby chyba to, gdyby naprawdę to był brązowy zawodnik, ale nie jest tak. Zobaczymy, co jej nam przygotowało. I to jest na pewno złota karta. Będzie to Kramaric. Tak, Kramaric 83, więc na pewno nie jest to brązowy zawodnik. Zobaczymy, co w paczce jeszcze oprócz tego. Okej, czyli mamy tego brązowego zawodnika jednego i poza tym mamy 4 złotych. Myślę, że taka jest zawartość tej paczki. Po prostu 4 złoci zawodnicy, jedna jakaś karta jednorazowa i po prostu jeden złoty, jeden brązowy zawodnik. Myślę, że okej. Naprawdę myślę, że okej. Piszcie, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw, co trafiliście w tej paczce. Jestem ciekaw, czy ktoś trafił kartę urodzinową, myślę, że na pewno się da. Kramaricia na listę transferową, nie, też niewymienny. Więc zobaczymy jeszcze, czy mamy coś nowego w zadaniach sezonowych. Jeżeli nie, to przejdziemy do otwierania paczek i na sam koniec jeszcze paczka za 125 tysięcy. Ale zanim to, czy jest tutaj coś nowego? Mamy ostatnie zadania
na paczkę za 25, za 35 tysięcy. Tylko ja chyba nie zrobiłem ostatnio jednego, więc nie wiem, czy będę miał wszystkie, nie wiem, o co w tym chodzi naprawdę. Mogłoby to być troszeczkę jaśniej, albo nie wiem, ja po prostu tego nie rozumiem. Wiem, że codziennie się odblokowują, codziennie nowe zadania, jedno. Ale zrobiłem wszystkie do tej pory i w dalszym ciągu mam to samo wszystko napisane, co było, więc nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Nowego tutaj więcej niż nic nie ma, więc odbieram jeszcze paczkę tutaj za 45 tysięcy niewymienną z zadań sezonowych i darmową paczkę za 125 tysięcy zadań z punktów przełomowych za wygranie 300 meczów. Trzymam tą paczkę już chyba ponad półtora miesiąca, jak nie więcej. Nareszcie jest idealny czas, uważam, żeby tą paczkę sobie otworzyć. I jeszcze mamy złotą kozę nad bramką. Więc dobra, przechodzimy do paczek. W zależności od tego, czy w tych 9 paczkach przed tą paczką 125 tysięcy trafimy coś dobrego. Jeżeli tak, to zakończymy tą paczką 125. Jeżeli nie, to przeniesiemy się jeszcze na moje poboczne konto jedno. Na 3 albo 4 mam naprawdę bardzo dużo paczek. Przez te 3 tygodnie uzbierałem, więc mam co otwierać przez najbliższy bodajże tydzień na spokojnie. Pierwsza paczka 8491. I mamy walkout w informie. Nowy w ogóle jest Team of the League. Zapomniałem wam powiedzieć o nim. Jest Hiszpania, bramkarz Guaita. Nie wiem, czy to jest nowy, czy nie nowy. Powinien być nowy o 19. Także możemy przejść i zobaczyć ten nowy Team of the League, który jest naprawdę, naprawdę średni. Tak, jest to inform z nowego Team of the Week, bo dopiero od 10 minut jest dostępny, jak widzicie, na rynku transferowym, więc pokażę wam ten nowy Team of the Week, który jest i naprawdę mogli się postarać dużo bardziej, jeżeli chodzi o te informy, bo nie są one dobre jak na ten moment FIFA. Także nie pokażę wam tego jeszcze, ponieważ nie ma go tutaj dostępnego. Jest Robertson, chyba że tutaj mamy gdzieś wyświetlone. Tak, jest tutaj Robertson, Ndidi, Zapata, Thomas Partey i to są najlepsze karty z tego Team of the Weeka. Więc to mówi wszystko właśnie, jak on wygląda. Dobra, widzimy się w następnej paczce, w której coś będzie. Chociaż nie, wiecie co, otworzymy tą drugą paczkę 8491 i po tej paczce już będziemy tylko tych najlepszych. Czy będzie drugi walkout? Jest drugi walkout. Jest Francja, szkoda, że nie Mbappe. Będzie Emerick Laporte 87. Jak najbardziej na plus te dwie paczki. Dobra, teraz mała złota paczka piłkarzy Prime. Dwie albo trzy z tych paczek są z SBC ligowych, które dokończałem sobie i teraz mam od nowa praktycznie wszystkie te najlepsze SBC. Trzecia paczka, trzeci walkout. I będzie to Oblak? Nie, będzie to Ilicic. 84, więc taki średni ten walkout, ale walkout to walkout. I zostały nam już tylko trzy paczki, dwie za 45, jedna za 125. Jeżeli w tych dwóch paczkach nie będzie przynajmniej jednego dobrego walkoutu, to przeniesiemy się jeszcze na konto poboczne. Są ekrany. Hiszpania. Prawy obrońca będzie Carvajal. Nie, będzie Azpilicueta 84. Dobry pod SBC, na pewno. I a propos tych wyższych takich SBC, wyższych kart pod SBC, jutro prawdopodobnie pojawi się SBC o gwarantowaną urodzinową kartę, więc też jeżeli macie te 84, zanim zrobicie to SBC Autorapta, raczej zostawiłbym je do jutra, zobaczył czy jaki będzie koszt właśnie tego SBC, czy w ogóle pojawi się takie SBC o kartę urodzinową. Mam nadzieję, że tak, zawsze do tej pory było. Więc lecimy jeszcze na konto poboczne, bo tutaj w paczce nie było niestety nic. I dobra, także jesteśmy na drugim koncie i od razu sobie zaczniemy w sumie od tego Prima Aprilisowego SBC. Zobaczymy co tutaj nam wypadnie. Fajna okazja, żeby sobie to stestować. Dobrze, że przypomniałem sobie, żeby zrobić to SBC, bo szczerze mówiąc miałem otwierać paczki dalej. 20 paczek na tym koncie. Wszystkie są naprawdę bardzo dobre, może nie wiem, ze 3-4 są takie słabsze, które były w ważnych meczach w ostatnich 2-3 tygodniach. I pokażę wam tą paczkę urodzinową, a resztę paczek już tylko te, w których coś będzie i na sam koniec paczka za 125 tysięcy. Co będzie w tej paczce? Czy będzie coś lepszego od Kramaricia? Nie, tutaj nawet nie ma ekranów. Więc podejrzewam, że po prostu jest 3 czy 4 złote karty. Tak jak mówiłem wcześniej, bez jakiejś minimalnej oceny chyba. Tak jest, 4, nie, tu mamy 5 złotych kart i 100 monet, także chyba brązowa paczka, brązowa karta jest gwarantowana w tej paczce, a reszta są wszystko złote karty. Także lecimy z rzadkim piłkarzem 84 do 91, to SBC było bodajże tydzień temu. Czy będzie tutaj po raz kolejny walkout? U mnie na głównym koncie mieliśmy dwa razy walkout, tutaj niestety nie ma. Jest Brazylia, SPD, więc będzie chyba Fabinho. Nie, Lucas Leiva 84. Więc teraz
zawodnik 84 plus gwarantowany. Co będzie w tej paczce? Czy będzie pierwszy walkout na tym koncie? Może karta urodzinowa? Jest walkout? To są chyba paczki niewymienne. Będzie screener 86. Okej. I dobra, słuchajcie, zostało nam 9 paczek, będę otwierał po prostu aż do momentu, gdy trafimy walkout. Po walkoucie przenosimy się na moje główne konto, lecimy z paczką 125 tysięcy. I jest walkout. Paczka 35, Portugalia. Prawe skrzydło nie tym razem. Nie tym razem. Chociaż szkoda, bo to by była paczka wymienna. Lecimy na konto główne. I tutaj mamy cały Team of the Week, który jest teraz dostępny, więc sami widzicie, że nie jest on najlepszy jak na ten moment. FIFA są oczywiście w nim dobre karty jak Ndidi, Partey czy Robertson, ale nie są to, wydaje mi się, karty po prostu odpowiednie na ten moment gry. Jeżeli już dają takie karty, powinny im dać po prostu wyższe statystyki, takie jest moje zdanie. Przechodzimy do paczki ostatniej za 125 tysięcy darmowej, która była w zadaniach sezonowych. Piszcie, czy udało wam się trafić coś dobrego, co trafiliście za SBC z brązowej paczki dzisiaj. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy paczkę za 125 tysięcy. Co w niej będzie? Czy będzie walkout? Czy będzie karta urodzinowa? Nie ma karty urodzinowej, ale jest walkout, więc jest dobrze. Jest Francja. SPD Kante. Jest N'Golo Kante, ale chyba z tego co pamiętam, mam go niestety niewymiennego. Ale przynajmniej będzie do użycia w SBC. Chociaż pewnie nie jestem, czy on jest niewymienny. Za chwilkę zobaczymy. Mam nadzieję, że jest wymienny u mnie w klubie, ale z tego co pamiętam, już go chyba trafiłem. Niestety. Może w paczce coś jeszcze będzie? Tutaj nie ma nic więcej, więc to wszystko do klubu. I czy Kante w moim klubie jest wymienny, czy niewymienny? Niestety jest niewymienny również, więc ja go sobie użyję do jakiegoś SBC. Albo po prostu go skwikseluję i odnowię sobie go na webapie, bo też tak można, przypominam. Także to było na tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.